Większość z nas patrzy na świat oczami umysłu. Kalkuluje umysł, oblicza i widzi wady w innych osobach, które dźwigają swój ciężar. A my im dokładamy jeszcze na te plecy, te troski, te inne oskarżania. Pozwólmy ludziom iść swoją drogą. Każdy ma swój ciężar i ty też ten ciężar masz. Skup się na tym, żeby ten ciężar się pozbyć, tego ciężaru. Jak otworzyć serce i spojrzeć na świat ze świadomością serca. Zacznij rozumieć, ale to nie takie proste. No, to spójrz na człowieka, którego nie lubisz, który ci przeszkadza, jak na najbliższą tobie osobę. To ci pomoże, to ci pobudzi te twoje współczucie. Ale to musisz się nad tym skupić. Kiedy współczucie pobudzisz, no to miłość się pojawi. Natychmiast wejdziesz na świadomość serca. I nie będziesz musiał biegać po lekarzach, nie będziesz miał bloku w sercu, będziesz kochał. Tak, spójrz na świat oczami miłości. No, ja wiem, że umysł przeszkadza. Umysł ci może pomóc w pewnych sprawach, ale jeśli go nauczysz złych nawyków, to umysł stanie się twoim katem. Bądź mistrzem swojego umysłu. Nie innych ludzi poprawiaj, ale samego siebie. Wtedy się te serce twoje otworzy i spojrzysz na świat ze świadomością serca. Nara.